Szok. Totalny, totalny szok. Do świata, który do tej pory był dla mnie zupełnie światem niedostępnym, światem wirtualnym, którego tak nie sposób było mi przyłożyć do innych mediów, do innych sytuacji, w których ja jako aktor brałem udział. To mój pierwsza propozycja, nie wiem, oddania twarzy, no, całej tam tej reszty. I no, jestem w totalnym szoku i cały czas nie mogę wyjść z tego bardzo dziwnego stanu. Wow. Nie no, tu jest wszystko zupełnie inne od tego, co do tej pory widziałem. Od początku zaczynając, najpierw spotkałem się ze scenarzystą i kiedy usiedliśmy z Andrzejem, zaczął mi opowiadać jakby wielopiętrową strukturę tej historii, to zaczęło mi się tam gotować w głowie ta historia, która funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Była tak wciągająca i tak ciekawa, że no, chyba będę musiał sobie kupić tę grę i w nią zagrać. Idźmy dalej. To, co mnie zaskakiwało krok po kroku, to potem spotkanie z dziwną funkcją. No, tutaj kolega Tomek na planie, dziwne połączenie kostiumografa, bo to on mnie ubierał w ten dziwny czarny uniform i nalepiał te dziwne plasterki z kuleczkami. Te dziwne buty, tak samo ozdobione tymi kuleczkami. Potem okazało się, że to jest coś w rodzaju połączenia kostiumografa i operatora obrazu, ponieważ on jest odpowiedzialny za ten cały system, nie wiem, 26 kamer, które skanują moją postać i potem z tego się podobno robi grę komputerową. No i na samym końcu tego łańcucha pokarmowego jest, jak to się nazywa, game designer? Zwany w mojej nomenklaturze reżyserem. Patrząc z mojej perspektywy dzisiaj, to na pewno to, co ja w takim klasycznym aktorstwie, czy filmowym, czy teatralnym, ale chyba zwłaszcza filmowym, czyli próba jakiegoś takiego maksymalnego zejścia, połączenia się z postacią, którą gram. Tutaj praktycznie ta metoda, którą ja przez całe życie aktorskie stosowałem, trochę trzeba było ją odrzucić. Dzisiaj zostałem, że tak się wyrażę, rozdziewiczony, ponieważ pierwszy raz miałem okazję wziąć udział w takim właśnie komputerowym medium, gdzie nie ma żadnego punktu odniesienia w postaci scenografii, w postaci, nie wiem, aktorów, rekwizytów, kostiumów. Tylko to wszystko trzeba było sobie wyobrazić. Nie, i powiem szczerze, i z wielką przyjemnością, absolutnie tu nie miałem z tym żadnego problemu, powiedziałem scenarzyście i reżyserowi, że oddaję się w ich ręce i czekam na takie bardzo konkretne wskazówki. To chyba wydarzyło się w trakcie pierwszej sceny, bo ja tak gdzieś próbując psychologicznie złapać tę postać, wydarzyła się taki jeden moment, taka jedna chwila, kiedy Wojtek, reżyser, poprosił mnie, żeby zrobić coś mocniej, szybciej, także gramy w horrorze. I wrzucił mi to hasło klucz i tak sobie pomyślałem, że może chodzi o to, żeby to odrobinę przerysować jednak. Żeby może zostawić tą metodę, tą cholerną metodę Stanisławskiego, tylko po prostu odrobinę mocniej złapać, zarysować tę postać. Spodobało się. Tak już później poszło i ten mój Janusz, zwany przez wszystkich Januszem,
Dobrze, że nie mam wąsa. Mam nadzieję, że mi go tam nie dorysują później. I tak ten Janus jest taki odrobinę mocniejszy, bardziej charakterystyczny, bardziej taki, taki wyrywny. Pewnie tak bym na planie filmowym nie kombinował, ale jeżeli tutaj to się jakoś tam sprawdziło, no to super. To jest fascynujący, powiem Państwu, świat i fascynująca zabawa. Faktycznie mam takie wrażenie, że ja jako stary dziad tutaj przeniosłem się do takiej krainy, gdzie chłopcy, duzi chłopcy w krótkich spodenkach naprawdę świetnie się bawią. Robią to, wiadomo, profesjonalnie, bo to są zawodowcy, którzy sprzedają miliony tych gier. To jest po prostu fajnie, jest kompletny luz, nie ma tego napięcia, które czasami, przyznaję, jest bardzo męczące na normalnym planie filmowym. A tutaj jest przede wszystkim fajna zabawa. No i czuję się teraz taki swobodny i spełniony. Ja najbardziej boję się horrorów. Paradoksalnie właśnie, ponieważ no to taka chwila tam szczerości przed kamerą, chwila spowiedzi. Mam tyle własnych, prywatnych lęków w życiu, tyle traum i fobii, które mnie po prostu osaczają z każdej strony i atakują, że proszę mi wierzyć, nie chodzę na horror. Tym z większą ciekawością przyjąłem taką propozycję, bo proszę mi wierzyć, że na planie, jak to się nazywa, na plan filmowy gry komputerowej nie ma ani kropli krwi, nie ma tych prawdziwych odrąbanych rąk, głów i tych innych rzeczy, których moglibyśmy się bać. Akcja! Strasznie ciekawi mnie ostateczny efekt tego wszystkiego.